Piękna pogoda, słońce, wakacje, czas wolny i plany, jak go spędzić. Pomysłów może być sporo, zależą one od naszych preferencji, przyzwyczajeń do spartańskich warunków, czy luksusu i od zasobności portfela. Jedno, co łączy wszystkich wybierających się w podróż, to przeświadczenie, że wakacje nie mogą być nudne. Mają przynieść zadowolenie i spełnić wszystkie oczekiwania, bez względu na to, jakie one są. Jeśli więc Twoje oczekiwania dotyczą chęci przeżycia dreszczyku emocji, zapraszam Cię w kolejną podróż. Uwierz mi, wcale nie trzeba jechać daleko i szukać niezwykłych miejsc, by odnaleźć to, czego szukamy. Nim jednak zaczniemy, pamiętaj o zostawieniu subskrypcji i łapki w górę. Dzięki temu pomagasz mi w rozwoju kanału. Niedaleko Raciborza, ukryty wśród gęstej zieleni, stoi dom. Dom upiora. Tak go nazywają. Bujna roślinność osłania go przed oczami wścibskich ludzi. Dostanie się do jego wnętrza nie należy do łatwych. Wielkie chaszcze, które porastają wszystko wokół, uniemożliwiają nawet odnalezienie drzwi. Do tego dochodzi jeszcze dziwne uczucie, którego doświadcza każdy, kto próbuje tylko do domu się zbliżyć. Jest to uczucie wrogości, niezadowolenia. To tak, jakby mieszkańcy domu nie chcieli, by im przeszkadzać, by zakłócać ich spokój. Mieszkańcy? No właśnie, tylko że w tym domu nie ma ich już od dawna. Dom stoi opuszczony. Wygląda na to, że gospodarze być może w popłochu opuścili to miejsce. Energia jednak, i to ta zła energia, jest wyczuwalna w budynku. Doświadczyła tego ekipa SRC Urbex, która odwiedziła ten opuszczony dom. Po przekroczeniu jego progu wszystkie negatywne odczucia nasiliły się. Co skrywa wnętrze budynku? Pośród sterty porozrzucanych rzeczy w oczy rzucają się zabawki. Jest ich mnóstwo. Leżą wszędzie. Widać, że kiedyś tu mieszkały dzieci. Dom, choć opuszczony przez żywych, nadal jest zamieszkały przez duchy, które właśnie pokój dziecięcy obrały za swą siedzibę. Mierniki pola elektromagnetycznego wykazują wysokie jednostajne pole. Na jego wartość nie może wpływać elektryczność czy linie wysokiego napięcia, gdyż w domu nie ma elektryczności. Nie ma też w pobliżu linii wysokiego napięcia. Negatywna energia nasila się w pokoju dziecięcym oraz w miejscach, gdzie znaleźć można osobiste rzeczy dawnych mieszkańców lub albumy ze zdjęciami. Mroczna aura tego miejsca wywołuje ogólne uczucie osłabienia. W domu można usłyszeć też tajemnicze głosy. Nikt nie jest w stanie powiedzieć, skąd dochodzą. Kto tu teraz mieszka? Czy jest to duch czy demon, który przepłoszył dawnych mieszkańców, by zawładnąć ich domem? Zagadek tu jest sporo. Jedną z nich jest tajemniczy strych. Widać go z zewnątrz. Widać w oknie suszące się pranie, ale nie ma do strychu dostępu. Na zewnątrz miały być schody wiodące na poddasze, ale ich nie ma. I to, co jest pewne, tu musiało się coś wydarzyć. Coś strasznego, bo zbyt silna jest koszmarna aura tego domu. Czy możliwe jest, że dom stał się posiadłością upiora? Kto wie? Myszków i kolejny dom skrywający się w bujnej roślinności. Straszy przechodniów powybijanymi oknami, a wewnątrz stęchlizna, spróchniałe meble, porozrzucane deski. Dom ten był świadkiem wielu niewytłumaczalnych zjawisk. Wybudowany został przez dwóch braci, którzy zafascynowani byli opowieściami z pogranicza fantastyki. Mężczyźni tym żyli. Przeprowadzali w domu seanse spirytystyczne. Próbowali nawiązać kontakt z mieszkańcami obcych cywilizacji. Dla braci fikcja zaczęła wkradać się w realny świat. Stracili poczucie rzeczywistości i to doprowadziło, że obaj trafili do szpitala psychiatrycznego. Wkrótce jednemu z nich udało się uciec. Uciekł jedynie tylko po to, by wrócić do swego domu i tu popełnić samobójstwo. A dziś opuszczony dom omijają wszyscy, bo tu straszy. Świadkowie widują zjawy oraz dziwną postać, która pojawia się w oczodołach okien. Sprawą tą zajęła się grupa Mystery Hunters. Ekipa postanowiła wyjaśnić, co dzieje się w rzekomo nawiedzonym domu. Rozstawiony w pomieszczeniach specjalistyczny sprzęt, kamery full spektrum czy kamery z filtrem, super czułe, nagrywające w ciemności, detektory pola elektromagnetycznego, czujniki ruchu czy zmiany temperatury miały potwierdzić lub zanegować istnienie w myszkowskim domu zjawisk paranormalnych. Okoliczni mieszkańcy mieli nadzieję, że wreszcie odetchną spokojnie, a dom okaże się zwykłym domem, jakich wiele. Niestety, podczas
z nocy. Kamery zarejestrowały na klatce schodowej w korytarzu dziwne, przemieszczające się obiekty, a czujniki ruchu wykazały pojawienie się nietypowych zjawisk. Potwierdziło to, że dom w Myszkowie nie jest jednak pusty. Pytanie tylko, czy istota bądź istoty tu mieszkające mają dobre czy złe zamiary. Czy ktoś kiedyś na to pytanie odpowie? A ty, co o tym myślisz?